Warszawie rozstrzygnięto konkurs na godło państwowe. Zgodnie z wskazówkami Komisji Heraldyczno-Historycznej uznano za wiążące dla projektodawców orły piastowskie z pieczęci Władysława Lokietka, Kazimierza Wielkiego i Ziemowita Mazowieckiego oraz herb ze skarpy Kościoła Mariackiego. W skład jury weszli przedstawiciele Związku Artystów Plastyków, Akademii Sztuk Pięknych i innych organizacji. Ponieważ każdy spośród wyróżnionych projektów posiadał pewne usterki, postanowiono nie przyznawać pierwszej nagrody. Ustalono natomiast dwie równorzędne drugie nagrody. Oto nagrodzony projekt, którego autorami są Michał Bylina i Firmin Bante z Warszawy. Taką samą nagrodę otrzymał za swój projekt Kazimierz Knotę z Katowic. Godło, które otrzymało trzecią nagrodę. W Państwowych Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie odbywa praktykę 28 młodych Jugosłowian. Niektórzy z nich brali udział w walkach z Niemcami, inni są sierotami po partyzantach i ofiarach niemieckiego terroru. 16-letni Janek Bojetycz był świetnym zwiadowcą. Teraz zapowiada się na równie dobrego elektrotechnika. Nie gorzej spisują się jego młodsi koledzy Aleksicz i Koprywica. Chłopcy cieszą się serdeczną sympatią przełożonych i kolegów. Po skończonej praktyce wrócą do swojej ojczyzny i będą pracować w jugosłowiańskim przemyśle elektrotechnicznym. Tymczasem są zachwyceni przyjęciem, jakiego doznali w Polsce i z zapałem uczą się naszego języka. Jesteśmy w Ludzkim Teatrzyku Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W programie niezawodne przygody doktora Doolittle w Afryce. Wspaniale widowisko budzi zrozumiale zainteresowanie. Zwróćcie uwagę, jak różne są reakcje dzieci. Warto przyjrzeć się tej malej. Cały czas z przejęciem szkicuje postacie kukielek. Ciekawe, że nie są to wcale dziecięce gryzmoły. Z takich szkiców mógłby być dumny niejeden dorosły artysta. Bo też 12-letnia Ludka Morawska nie jest bynajmniej amatorką. Trudno w to uwierzyć, ale od 8 roku życia poświęca się pracy artystycznej. Spójrzcie, z jakim przejęciem odnosi się do swojej pracy. Szkice węglem, obrazy olejne, akwarele, rysunki. Pomyśleć tylko, że wszystko to jest dziełem 12-letniej dziewczynki. Nie ulega wątpliwości. To dziecko ma talent. Mamy już wiosnę, a w Swarzędzu pod Poznaniem jeszcze śnieg. Śnieg swarzędzki jest bardzo puszysty. Nic dziwnego, produkuje go przetwórnia puchu i pierza z polem. Jest to cenny towar eksportowy, otrzymujemy zań dewizy. Znaczek z polem jest gwarancją wysokiej jakości. Za granicą bardzo sobie chwalą pierzyny i poduszki wypchane miękkim puchem importowanym z Polski. Stanisław Binasz, ślusarz z kopalni Ludwik w Zabrzu, jest głową rodziny składającej się z żony i 10 dzieci. Binasiowie przyjechali niedawno z Francji. Ojcem chrzestnym ich najmłodszej pociechy jest prezydent Bierut.
Częstym gościem w mieszkaniu Binasiów jest prezydent miasta, pan Dubiel. Oczkiem w głowie pana Dubiela jest oczywiście najmłodszy synek Wladzio. Nie zdarzyło się jeszcze, by pan prezydent nie miał przy sobie łakoci dla swego ulubieńca i reszty rodzeństwa. Poza tym miasto stara się zapewnić licznej rodzinie specjalne przydziały żywnościowe i odzieżowe. Ubezpieczalnia społeczna także wypłaca im zasiłek dla dzieci w wysokości około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Obiad w rodzinie Binasiów to widok imponujący, prawda? Sytuacja w Palestynie uległa dalszemu zaostrzeniu. Nacjonaliści arabscy, korzystając z cichego poparcia władz brytyjskich, wzmogli akcję terrorystyczną. Żydowska milicja rewiduje Arabów w poszukiwaniu broni. W Jerozolimie Arabowie strzelają z ukrycia do przechodniów Żydów. Angielskie auta pancerne patrolują miasta i osiedla, ale w praktyce nie przeszkadza to walkom. Sanitarki nie przestają zwozić rannych. Na terenach, które zgodnie z uchwałą Organizacji Narodów Zjednoczonych mają być włączone do państwa żydowskiego, władzę sprawuje dobrowolna armia żydowska Hagana. Zachowanie Anglików coraz wyraźniej wskazuje na to, że istnieje tajne porozumienie brytyjsko-arabskie skierowane przeciwko uchwałom ONZ. Ostateczna decyzja w sprawie Palestyny należy do Narodów Zjednoczonych. W tym roku zakończona zostanie budowa wielkiej hydroelektrowni w Tadżykistanie. Tysiące rolników tadżyckich wznosi zaporę na rzece Barzek. Tania energia elektryczna zasili stolicę Tadżykistanu Stalinabad oraz tysiące wsi okręgu stalinabadzkiego. Tym tunelem popłynie woda do hydroelektrowni. Odbywa się właśnie montaż potężnej turbiny. Ogromny rozmach socjalistycznego budownictwa zmienia z roku na rok oblicze Azji Radzieckiej. Warsztaty doświadczalne Radia Czeskiego przeprowadzają próby mające na celu popularyzację sprzętu radiotelefonicznego krajowej produkcji. Przy pomocy radiotelefonu stacja porozumiewa się z jadącymi samochodami. Halo, tady jest wzywamy stację. Mamy zkuszebnu. Halo, tady jest zkuszebnu. Tu stacja, gdzie jesteście? Halo, zde zkuszebna. Słyszymy was dobrze. Odkąd mówicie? W drodze do taboru, 60 km od Pragi. Samolot czeskich linii pasażerskich porozumiewa się z redakcją kroniki filmowej. Jaki mamy pociąg? Tady jest pięknie, ale dole jest mlha. Oto obrazek z bliskiej przyszłości. Halo? Za hodinu budeme w Brnie. W Mediolanie odbyła się potężna manifestacja ugrupowań wchodzących w skład utworzonego niedawno Frontu Ludowego. Mollet, przywódca Partii Pracy, zgłosił akces swego ugrupowania do frontu. Płomienne przemówienie wygłosił jeden z przywódców Partii Komunistycznej, Fagetta. Kierownik socjalistów włoskich, Pietro Nenni, oświadczył: Front Ludowy zjednoczy wszystkich demokratów włoskich w walce przeciwko anglosaskim podżegaczom wojennym. Pogodny obrazek z Jasnego Brzegu. W Mentonie odbyło się tradycyjne święto zbioru cytryn. W
Wesołe tłumy przedefilowały ulicami miasta, kierując się ku położonym na wzgórzach gajom cytrynowym. Pomyśleć, że u nas wiosna dopiero się zaczyna.